Dzień dobry bardzo. Witam Was z Korbielowa. Szlak żółty, który ma mnie doprowadzić do hali miziowej, a w ostateczności dotrzeć chcę na Pilsko, czyli całkiem nowe rejony, jak dla mnie, jeśli chodzi o wędrowanie i nawet jeśli chodzi o ogólnie zwiedzanie Beskidów, bo akurat na Pilsku jeszcze nigdy nie byłem. No, początek szlaku stromy, śliski i grząski. Także zapowiada się nieźle, ale ostatnio sporo deszczu. Dzisiaj teoretycznie bez, chociaż wiadomo jak to w górach. Kurtkę przeciwdeszczową mam, więc o ile tylko nie będzie burzy, to sobie poradzimy. Najbardziej zdradliwe są te szyszki, które potrafią się wytoczyć spod nogi. Chyba tu. Tak, jest znaczenie. To jest właśnie fajne w tym, jak się jakiś szlak idzie po raz pierwszy. Nie ma człowiek pojęcia, co go tu czeka, jaki będzie stopień trudności, jakie będą widoki bądź nie. Pełna niespodzianka. Niezły sadysta wyznaczał ten szlak. Na razie jest masakra. Pogoda też z rodzaju dziwnych i nie do końca wiadomo jak się ubrać. Noc jednak chłodna. Rano tylko 9 stopni. Stąd spodnie długie, merynos i nawet bezrękawnik wjechał. Teraz na podejściu momentami się grzeje, ale znowuż jak wiatr zawieje, to się zimno robi. Dlatego tak zaryzykowałem z takim strojem dzisiaj. Kolejny dobry powód, żeby założyć długie spodnie. Szlak wygląda na taki ciut mniej chodzony, co mnie cieszy. No, jakieś widoczki nam się tu zaczynają otwierać powoli. Całkiem, całkiem. No i według map szlak czarny, potem zielony. Czyli za chwilę zacznie się znowu podejście. Widokowo całkiem fajnie się robi, ale im wyżej, tym bardziej
okrutne wiatrzysko. Coś czuję, że u góry będzie naprawdę pizgać złem. Po tym dosyć ostrym podejściu szlak czarny zrobił się trochę łagodniejszy. Wypłaszczyło się, teraz delikatnie się wznosi. Także nie ma aż tak źle, nie ciśnie cały czas. Są momenty, że można sobie odetchnąć. A za trudy wspinaczki deserek się należy. Ale fajne. No fajna górecka, fajna. Tylko trzeba na nią wejść. No to jeszcze tylko tak edukacyjnie, bo zerknąłem właśnie na mapy turystyczne i to, co przez co przechodziłem, Hala Mallorca. Przynajmniej taką nazwę ma w mapach. Czyli można tu spotkać wilka i niedźwiedzia. Fajnie. A ja póki co po 5 kilometrach samotnego, wspaniałego marszu spotkałem pierwszych ludzi na szlaku. Bagienko dla Shreka. Szlak zielony. Podejście do Hali Miziowej. Taplamy się w błocku. I schronisko na Miziowej.
jeszcze podejście tam. Ale tam było 1551, a ma być 57, więc idę dalej, aż będzie. Co mnie tu będą na górze oszukiwać? No, to dla urozmaicenia z Pilska na Halę Miziową schodzę szlakiem żółtym, a na Pilsko podchodziłem czarnym. No ładniusio.
No jak na razie zejście tym żółtym jest mocno wymagające. Trzeba się skupić, patrzeć gdzie się stawia nogi, myśleć o tym. Tu za bardzo nie pogoni. Ale fajna zabawa. Dobra, muszę odłożyć kamerę. Czyli na korbielów będę schodził szlakiem żółtym. Błoto, błoto, wszędzie błoto. Ludzie kombinują, obchodzą z jednej, z drugiej, z trzeciej. O, a to jeszcze śliskie. Korbielów PKS, 45 minut. Zielony. Korbielów PKS, godzina, żółty. Czyli wybieramy godzinę. No i w tej części szlak zrobił się bardzo ciekawy. A za to jakie tam szuterki biegną. Nadal jestem na szlaku żółtym, którym schodzę do łącznika z niebieskim. Idzie się powoli. Tam wyżej były odcinki, że praktycznie same kamienie, a miejscami wręcz głazy, więc trzeba było naprawdę ostrożnie nogę stawiać, żeby sobie głupot nie narobić sobie i innym. No i wygląda na to, że ostatnia część szlaku to już asfalt. Spokojne zejście na korbielów. Tam w busa jakiegoś dożywca i pociągiem do domu. W tej chwili jest jakieś 16 km. No właśnie, dokładnie. Nie wiem ile jeszcze z kilometr, może mniej. A zresztą mniejsza z tym. Tak czy inaczej, podsumowując, wypad na Pilsko bardzo fajny, tym bardziej, że nie znałem tej góry, nie znałem tych szlaków, więc było nowe, było ciekawe, było trudne, wymagające, ale było warto. Widoczki naprawdę świetne, polecam się pomęczyć. Świetnie spędzony dzień.
I tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie, za tą wspólną wędrówkę i do zobaczenia gdzieś na jakimś szlaku. Hej!